Dobra. O kurde, unboxing tyle trwa, no nie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Haxo, a to jest materiał, który Wam obiecałem, a mianowicie otwieranie tej zacnej saszetki z figurką World War II. Jako, że jest to taka mała drobnostka, więc zanim przejdziemy sobie do odpakowywania tejże zawartości, chciałbym Wam powiedzieć, że w sumie od dosyć długiego czasu zastanawiam się nad pewną serią, a mianowicie nad właśnie takimi małymi unboxingami związanymi też i troszeczkę z konkursami, czyli nad czymś takim, że oglądacie materiał i w pewnym momencie na tym materiale wyświetla się pewna rzecz, no i powiedzmy na samym końcu pojawia się pytanie odnośnie w którym momencie w tym filmie na przykład pojawiła się ta rzecz. A żeby nie było tak łatwo, tych rzeczy będzie kilka, które będą się pojawiały na waszych ekranach. I mam do was takie pytanie, co wy na temat, co wy o tym sądzicie, żeby takie rzeczy się pojawiały? Czyli to byłyby takie małe mini konkursy i powiedzmy na przykład zdarzałby się materiał z pytaniem, no powiedzmy nie wiadomo który, jakiś losowy i na pytanie osoba, która jako pierwsza udzieli odpowiedzi, otrzyma jakąś tam niewielką nagrodę, oczywiście na wskazany adres, tylko że szczegóły jeszcze byśmy omówili kiedy indziej. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Dobrze, nie będę może przedłużał zbędną gadaniną odnośnie tej saszetki, bo to nie jest nic wielkiego. Jakość opakowania jest bardzo ładna. Nasza saszetka jest dobrze szczelnie zamknięta, figurka jest dobrze zabezpieczona. Jako, że dostrzegałem tą saszetkę w prezencie do zestawu z Rzymian i Barbarzyńców sprzed 7 lat, który, znaczy sprzed 7, zestaw otrzymałem oczywiście dzisiaj. Dzisiaj jest 16.06.2016. Być może oglądacie ten filmik już późnym terminem. Ja sobie to powolę tak powolutku rozcinać, żeby trzymać, tylko sprawdzę, czy tu nic nie utnę, żeby tak, kurczę, trzymać was w niepewności. Co to za figurka? Tak powoli. I zaraz zobaczymy, co jest w środku. Dobra, nie no. Nie będę się przecież bawił swoim dzieckiem. No i co my tu mamy? Ja sobie tak zajrzę kątem oka i to co my mamy to przede wszystkim lubię was denerwować, przede wszystkim ładny jak to był taki plakacik, nie wiem, ulotka ładna, ładna ulotka wskazująca nam wszystko co związane z serią druku wojenną, z odkomi. Tu mamy oczywiście pokazanie wszystkich pojazdów, wszystkich figurek, no i jak myślicie, którą figurkę, oj kurde, poczekajcie, jak myślicie, którą figurkę tutaj wylosowałem, oj ty, ty, ty. Bo ja już wiem jaką. Dobrze, nie będę was trzymał w niepewności, bo wiem, że zaraz się na mnie rzucą jacyś hejterzy i zhejtują mi, ale czemu na przykład przedłużasz filmik i tak dalej. No dobra. Przechodzimy zatem do fajnej części. Mamy aż dwa akcesorium do figurki. Jest to figurka polskiego strzelca, polskiego żołnierza. Tak? Tak. Ma nawet worełka. Oj, czekajcie, przybliżę wam tutaj światełko. Ma nawet worełka. Jakość, wiem, jakość. Haxo, zmień jakość. Dobra, może wiecie co, będzie prościej, jak mam ulotkę tam
na ulotce sobie zobaczycie. A ja wam tylko opiszę, czy nadruk jest dobry, bo to będzie z większym sensem. Ta figurka. Nawet ulotki nie umiem pokazać. Polish Infantry in the East. I tak, otrzymaliśmy klocuszek. To chyba jest jako podstawka do figurki. Klocuszek, podstawka, granat. No, żołnierzowi tam granat niech sobie trzyma. Tylko ty, człowieku, żebyś tymi kciuka nie połamał. Bo ty umiesz kciuki łamać tylko. Kobi, jak nie zrobicie nowych rączek, stare rączki były lepsze, moim zdaniem. Bo przynajmniej się nie łamały tak szybko. I mamy tutaj, co ma za broń? A, tutaj nie mamy spisu broni, szkoda. To tylko w tych trzy pakach jest spis broni. No i mamy tutaj, powiedzmy, że mamy tego, jak on tam się to nazywało. Mamy Mauser, tak, chyba Mauser. Także tak to... Katemet. Czekajcie, zrobimy tak. Będzie komuś machał granatem. Ej, ziomek, podskoczysz mi? Podskoczysz mi? Czekajcie, damy mu. O, goddammit. Ej, ziomek, podskoczysz mi? Podskoczysz? Nie, nie podkoczę. Masz granat, a ja się boję granatów. Idę sobie, pa, mam focha. Nie, no tak na serio. Mamy tutaj fajną figurkę polskiego żołnierza. I teraz sprawdzę w ogóle nadruk. Tak. Nadruk jest ładnie wykonany. Bardzo mi się to podoba. Nie ma jakichś uchybień ta figurka. To jest chyba plusem. Nie ma żadnych nadruków na plecach. Ani nie ma na rączkach nic, ani flagi, ani nic. Szkoda. Szkoda, bo mogłaby być jakaś polska flaga czy coś. No ale jak nie ma, tak ma. O ty w dupę, pierwszy raz coś zauważyłem ciekawego. Mianowicie jak mamy broń, to tutaj jak mamy muszkę, znaczy spust, sorry, nie muszkę, tylko spust. To jest taka dziurka, czyli on nie jest zalany w środku, tylko to jest po prostu taki spuścik. Nie wiem, czy wy też przyjrzeliście się temu. Zabiorę wam światło. O w dupę. Tam jest nawet taki, faktycznie taki spust. Ej, przyjrzyjcie się w domu na detale tej broni. Jak ma ktoś z was jakąś broń, zobaczę u Niemca, czy tak jest. Jest u Niemca. Ej, nie, MP40 jest jeszcze lepsze. Ej, weźcie sobie w domu MP40, serio. Ja wam tego nie pokażę, bo ja mam słabą kamerę, ale MP40 też to ma. Weźcie sobie MP40 i ma... Zobaczycie, jest taka dziurka i w środku jest spust. Może wielu z was już o tym wie, ale ja to dopiero teraz zauważyłem. O, Kobi, bronię to wy robicie z dużym detalem. To trzeba wam przyznać. Ale i tak musicie poprawić kontent. Jakość kontentu. Dobra. O kurde, unboxing tyle trwa. No nie. Znowu się załamałem. Dobra. Ja już się z wami żegnam, bo już was zanudzam i sam już się zanudzam i jestem nudny i dajcie mi dislike'a, bo już się wkurzyłem, bo miało to trwać 5 minut, a nie 8. Dobra, ja już się z wami żegnam, cześć i na razie i dobranoc, bo idę spać. Nie, nie idę spać, jeszcze nie. Dobra, nieważne, do widzenia, pa. Może ja wam przybiję jeszcze piątaka, jak się kiedyś spotkamy. No dobra, na razie, pa.